Identyfikator podmiotu SCP-093. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Prosimy odwołać się do dokumentów testowych SCP-093-T1 celem zasięgnięcia informacji na temat warunków testowania. SCP-093 musi przez cały czas przebywać na lustrze i być monitorowany kamerą wideo. Wejście do przechowalni SCP-093 autoryzowane jest właściwym nagraniem wideo i poprawnie zaplanowanymi procedurami odzyskania. Każda próba użycia SCP-093 niezgodnie z zatwierdzonym testem doprowadzi do obszernej kary, którą może stanowić nawet terminacja. Opis. SCP-093 to przede wszystkim czerwony dysk wyrzeźbiony ze skalnego kompozytu przypominającego cynober. Obiekt jest wokół wygrawerowany nieznanymi symbolami na głębokość 0,5 cm. Głębsze zagłębienia na SCP-093 mają głębokość wahającą się od 1 do 1,5 cm. Średnica SCP-093 wynosi 7,62 cm i u większości osób obiekt perfekcyjnie wpasowywuje się w kształt dłoni bez wywierania otarć. Średnica SCP-093 wynosi 7,62 cm i u większości osób obiekt perfekcyjnie wpasowuje się w kształt dłoni bez wywierania otarć. SCP-093 zmieni zabarwienie, jeżeli będzie trzymany przez żywą jednostkę. Kolory, które przyjmuje podmiot, są nadal przedmiotem naszych badań. Obecnie uważa się, że na zmiany koloru mają wpływ wyrzuty sumienia o różnym charakterze, które przejawia osoba trzymająca dysk. Jeżeli SCP-093 zostanie zabrany z lustra i nie będzie trzymany przez osobę, zacznie poszukiwać najbliższej powierzchni podobnej do lustra. Zaobserwowano możliwość uzyskania fenomenalnej prędkości przemieszczania się obiektu przez obrót. Obecnie nie wiemy, w jaki sposób dochodzi do akceleracji obiektu. Jeżeli pomiędzy SCP-093 i najbliższą wyżej wymienioną powierzchnią znajdzie się przeszkoda, obiekt wykorzysta swój pęd, żeby się przez nią przebić i będzie kontynuować przemieszczanie się z tą prędkością. Ruch obiektu dobiegnie końca w momencie dotknięcia lustropodobnej powierzchni. Wysoka prędkość obiektu zdaje się nie mieć dewastacyjnego wpływu na sam podmiot ani lustro. Notatki dodatkowe. Nie istnieją żadne zapiski pozwalające na opisanie pozyskania SCP-093 ani obecności obiektu w placówce Fundacji. Prosimy zapoznać się z oryginalną dokumentacją SCP-093 SCP-093-OD. Jako, że nie istnieją żadne zapisy pozwalające na zidentyfikowanie specjalnych czynności przechowawczych do obiektu, zainicjonowano procedurę testową, mającą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w przechowalni konieczna jest obecność lustra. Rezultaty testów SCP-093-T1 doprowadziły do odkrycia, że żywe stworzenia trzymające SCP-093 zdolne są do poruszania się przez lustra oraz do przeprowadzenia kolejnych testów SCP-093-T2 celem zbadania miejsca docelowego tych podróży. Oryginalna dokumentacja SCP-093-OD. Identyfikator podmiotu SCP-093. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Obiekt SCP-093 ma być położony na srebrno obramowanym lustrze, które ma leżeć na piedestale o wymiarach 30 na 23 cm, przy czym ten musi spoczywać na wysokości co najmniej 122 cm nad poziomem podłogi przechowalni. Obiektu nie wolno przechowywać w pomieszczeniach o wymiarach przekraczających 366 cm na 305 cm. Zbronione jest również używanie piedestałów z machoniu, sosny, wiśni i glinu. Obiekt nie może spocząć niżej niż na poziomie minus 1 przechowalni. Obiektem można się bezpiecznie posługiwać, aczkolwiek wskazana jest łagodność interakcji. Testy i ich rezultaty, które miały wskazać nowe rozwiązania przechowawcze, są udostępnione do wglądu w sekcji B35.1 załączonego raportu. Opis. Obiekt został znaleziony na brzegu Morza Czerwonego 30 stycznia 1968 roku. Od tamtego momentu kolor się zmienił na jeden z odcieni pomieszanej barwy pomarańczowej z czerwoną.
Obiekt wydawał teraz zróżnicowane akustyczne brzęczenie, kiedy w jego pobliżu znajdowali się badacze o płci żeńskiej w wieku pomiędzy 34 i 41 lat. Podmiot ponownie przybrał udokumentowany niebieski kolor na 54 minuty i 34 sekundy o godzinie 1:23 26 kwietnia 1986 roku, kiedy odkryto ciało 194-9834 w placówce badawczej. Stopień więzi pomiędzy 193-9834 i SCP-093 pozostaje niewiadomą, a efekty zbyt długiego przebywania przy 093 ciągle należy badać. Niestandardową regularnością cieszą się doniesienia o napadach okresów uspokojenia, a w przypadku 242-0049 okresach depresyjnych, problemach z utrzymaniem równowagi i myślach samobójczych. Raporty potwierdzają, iż te nastroje nie trwają więcej niż 11 dni. Podmiot zareagował na obecność 242-0056 przez zmianę barwy na jasnofioletową na 2 minuty i 9 sekund, co zostało udokumentowane 12 marca 1993 roku. Efekty ich relacji pozostają nieznane. Dodatkowe notatki. Pochodzenie 093 jest niewiadomą, a dokumenty o pozyskaniu obiektu zaginęły w pożarze, który miał miejsce 9 grudnia 1989 roku. Raporty opisujące odczucia badaczy, którzy zajmowali się 093, nie są wykorzystywane od 19 kwietnia 1995 roku. Koniec oryginalnej dokumentacji. SCP-093-T1. Test protokołu. Testowanie SCP-093 z pogwałceniem ustalonych warunków z poprzedniego protokołu specjalnych czynności przechowawczych celem oszacowania racjonalności kontynuacji egzekwowania tego protokołu. Rozpoczęto od zmiany rodzaju lustra, na którym spoczywał podmiot SCP-093. Powierzchnia lustrzana, mosiężne obramowanie, standardowy model. SCP-093 spoczywa na powierzchni, nie wykazując żadnych ruchów. Niniejszy test pozwolił na optymalizację kosztów protokołu, gdyż nie zaobserwowano potrzeby wykorzystywania kosztownych, srebrnych lub drewnianych elementów przechowawczych. Standardowy stół. SCP-093 staje pionowo i zaczyna turlać się po powierzchni stołu w jednym kierunku. Następnie wykonuje zwrot w kształcie litery U i turla się na drugą stronę stołu. Porusza się po torze przypominającym owalny kształt. Dzieje się tak, dopóki lustro nie zostaje umieszczone w pobliżu. Obiekt przesuwa się wtedy w kierunku lustra i kładzie na płaskiej powierzchni, dotykając obiektu i osuwając się do środka. Odnotowano, iż pomimo ziarnistości SCP-093 podczas dotyku, podmiot przesuwając się po lustrze nie rysuje jego powierzchni. Dwa lustra po dwóch przeciwnych stronach standardowego stołu. SCP-093 przesuwa się w kierunku lustra położonego bliżej. Obiekt nie posiada preferencji co do rodzajów luster. Jedyny czynnik, który zostaje wykorzystany przez podmiot, to odległość od lustra. Lustro trzymane i przesuwane przez człowieka. SCP-093 podąża za lustrem, osiągając maksymalną prędkość. Bez względu na prędkość, impakt SCP-093 wobec powierzchni lustrzanej nie wywiera uszkodzeń żadnego z obu obiektów. Człowiek trzyma SCP-093 i umieszcza obiekt na lustrze. Test wykonany przez przypadek był rezultatem potknięcia się pracownika po pewnego rodzaju debacie na temat, kto stawia lunch. Rezultat testu wykazał, iż osoba trzymająca SCP-093 de facto zostaje przemieszczona w lustro. Dodatek. Testowanie protokołu zostało zawieszone po wywnioskowaniu, iż podmiot wymaga jedynie lustra, na którym może spocząć. Testowanie interakcji ludzi z lustrami podczas trzymania SCP-093 zostało autoryzowane przez doktora. Testy SCP-093-T2. Test luster. Protokoły testowe. Osoby trzymające SCP-093 muszą nosić uprząż klasy trzeciej na sprzączkach, która musi być mocno zapięta na klatce piersiowej oraz przyczepiona do systemu koła linowego, które pozwala na przemieszczanie się osoby o 300 metrów. Dodatkowe szpule linowe mogą zostać doczepione do mechanizmu,
jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zatrzaski łączące szpulę muszą być wysokiej jakości i muszą wytrzymać napięcie siły 200 kg. Ekwipunek polowy zawierający poniższe elementy powinien być standardowym wyposażeniem każdego testera SCP-093. Jedno źródło światła wystarczające na działanie przez co najmniej 3 godziny, które zamocowane zostanie na nadgarstku oraz dodatkowe, pozwalające na świecenie 6-godzinne. 4 półlitrowe butelki zawierające wodę. 4 porcje prowiantu gotowe do spożycia oraz 2 zwykłe batoniki zbożowe. Dopuszcza się z kawałkami czekolady. 1 standardowy pistolet marki Beretta kalibru 9 mm oraz 24 sztuki amunicji. Broń musi być załadowana. Tę część ekwipunku należy dać testerowi dopiero wtedy, kiedy ten wejdzie w lustro, skorzystawszy z właściwości SCP-093. Należy zwrócić nadzwyczajną uwagę na to, żeby tester całkowicie wszedł w lustro przed wydaniem mu broni palnej. Ta część ekwipunku będzie także pierwszym elementem, który zostanie odebrany po powrocie testującego z lustra. Tester musi zostać o tym poinformowany, zanim zejdzie z widoku w lustrze SCP-093. 1 standardowy nóż polowy. Tester nie może zostać poinformowany o tym elemencie. Oczekuje się znalezienia noża podczas oględzin wyposażenia przez testującego. Tester musi zostać również przypięty do systemu wideo, a kamera musi być zamontowana na jego głowie lub ramionach. Przesył informacji powinien przebiegać przez kabel, który powinien odpowiadać długością dystansu pomiędzy wejściem do lustra a testerem. Kamery bezprzewodowe pokazywały rezultaty niejednoznaczne i powinny zostać użyte jedynie w warunkach testowych, kiedy aktualny kolor SCP-093 jest znany. Nowe kolory muszą być testowane z użyciem przesyłu kablowego. Podczas testów należy określić kolor SCP-093 oraz stan emocjonalny testera i jakość jego życia, żeby móc zrozumieć, w jaki sposób podmiot wybiera kolor do przyjęcia. Połączenie tych elementów zdaje się reagować na poczucie winy lub jego brak w psychice testera. Załączone rezultaty testów powinny być czytane w następującej kolejności. Niebieski test SCP-093, zielony test SCP-093, fioletowy test SCP-093, żółty test SCP-093, czerwony test SCP-093. Zapisy z testów SCP-093 pojawią się jeszcze dzisiaj na moim kanale. Linki do nich pojawią się w opisie. Jeżeli kolejny odcinek jest już dostępny, kliknij na jego miniaturkę pojawiającą się na ekranie.